pogoda coraz śmielej i coraz częściej zachęca nas do spacerów w lasach czy parkach. Warto wtedy wytężyć słuch, bowiem sowy rozpoczynają swoje gody. I proszę sobie wyobrazić, że śpiewem trudzą się samce, którzy właśnie w taki sposób poszukują swoich partnerek. I tak naprawdę w świecie przyrody słychać i widać nadchodzącą wielkimi krokami wiosnę. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy we wschodniej połowie kraju na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć i od północnego zachodu nasuną się opady deszczu. W szczytowych partiach Sudetów śniegu. Temperatura minimalna od minus 3, minus 2 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie niegdzie może być nawet i mniej. Na północnym wschodzie 6 stopni. Wiatr w rejonach podgórskich oraz nad morzem porywisty. W poniedziałek dużo chmur, chwilami trochę słońca i w wielu miejscach popada. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat deszcz ze śniegiem, ale w górach sam biały puch. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie i miejscami na Mazurach około 6-7, w głębi kraju do 9 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami silny. Najmocniej powieje wysoko w górach. W Sudetach w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie znów będzie spadać i to szybko. W Warszawie na barometrach 1001 hektopaskali. We wtorek nadal pochmurne niebo, przejaśnień i słońca niewiele. Niedziela znów z silnym wiatrem i opadami deszczu, a kolejny tydzień będzie dużo chłodniejszy. No i oprócz deszczu pojawiać się będą również opady śniegu. Noce z niewielkim mrozem. Tak więc to tylko namiastka zimy. Udanego popołudnia, wieczoru. Do zobaczenia.